Kolejny dzionek. Złapałem trochę czasu, miałem dzisiaj nic nie robić. Tak, z pracy miałem przyjechać, odpoczywać, ale udało się, kurczę, tak, że no, że coś ogarnę. Niedużo, niewiele. Szyby. Od czego zaczniemy, słuchaj? Żeby dobrze umyć szyby, żeby widzieć, co jest pięć, warto umyć dobrze na zewnątrz. Ja z tego, co widzę, po tym hydrowosku i po wycieraniu, wiadomo, że temperatura, kurczę, niecałe 10 stopni, myślałem, że 12, było niecałe 9. Tak jak widzisz, z tej strony jest ok. Tu widzę, że jest tłusta. Na maksa. O, zobacz, aż ślisko. Zobaczmy tu. Też ślisko, zobacz. Nie wiem, czy ty to widzisz. Kurczę, o, zobacz. Tu jest sam tłuszcz. Widzisz to? Patrz. Pokażę ci. O, widzisz to? To wszystko to jest tłuszcz, człowieku. To wszystko jest tłuste. To, co ci pokazałem, to jest, słuchaj, tłuszcz. Ktoś nieumiejętnie mył, nie wiem czym, ale tłuściutkie, normalnie śliskie. Najpierw muszę ją umyć na zewnątrz, bo tu, o, zobacz, i już stąd zabrałem, przyniosłem tu. Właśnie, podstawa to cały czas wymiana rękawiczek. Zapomnij o myciu bez rękawiczek. To w ogóle nie ma sensu żadnego. Od czego zaczniemy? Przednia szyba, czyli papier. Najlepiej jakiś bezpyłowy. Marszczysz go tak jak gazetę. I jakiś tam płyn. Co ja tutaj mam? A, Detailer's Magic wymieszany z, uwaga, mix, sklintel. No, sklintel. Fajnie współpracują, naprawdę super. Druga strona. W garażu też nie za dużo stopniów, więc odparowywanie będzie kiepskie. Ale akurat te płyny sobie z tym poradzą. I już. I nie mieszam dalej. Nie kombinuję, że przechodzę. I jeszcze nie. Kawałek przecierasz, papier. I już. Czystość. Czystość. Cały czas. Czystość. Musisz wiedzieć, że to, co zebrałeś, nie będziesz rozprowadzał po szybie. Bo kurczę, no, zajedziesz się. I... taram, tadam. Dobra. Ładnie odparowuje. Pięknie odparowuje. Ale ona tu jest zajechana od środka. Ojej. No będzie co robić. Będzie co robić, a szyby to jest odwieczny problem, jak ja to mówię. Zawsze z nimi jest coś nie tak. Od czego zacznę, słuchaj? Od wymiany rękawiczek. Podstawa, tak jak mówiłem, rękawiczki. Umyję tylko przednią, reszty ci nie będę pokazywał, nie ma sensu. Jutro myślę, że zacznę bawić się z lakierem. Wybrałem 3 opcje, które, raczej pokażę ci 2 produkty, których nie było. Połączymy je sprytnie. Będzie to sealant jako pasta, w formie pasty. No elegancko, widzisz? I zostało nam tylko właśnie we wnętrzu. Nie dotykam, bo znowu będę przenosił. Cała szyba jest taka tłuściutka. Będę chciał położyć sealant w formie pasty i do tego docierać to po 15 minutach też z sealantem, którego jeszcze nie używałem. Może być ciekawe połączenie. Dobra, od czego zaczynam? Właśnie. I ponownie, słuchaj, gąbeczka. Świeżuteńka, mięciuteńka. Tu mam wodę. Namoczę ją i użyję magicznego produktu, który fantastycznie się też sprawdził przy myciu auta. Płyn do naczyń. Teraz. Czy dużo? Niewiele. Tyle. I zagniatam. I co robię? Robię pianę. Widzisz to? Właśnie. Pianę. Otwieram. Wlatuję do autka i jedziemy. Widzisz tą piankę, nie? Widzisz, to dobrze. O, już jest opór. Przez moment jest. I dlaczego to robię teraz? Przecież auto będzie jeszcze sprzątane. Dlaczego? Dlatego, że chcę mieć już ją dogłębnie doczyszczoną, a podczas czyszczenia, nawet jak mi coś tam poleci, zrobię ci połowę. O, może się uda. Znaczy tutaj widać, no kurde, spójrz, widzisz gdzie przejechałem? Nie dotykaj. O. Nie, no muszę zrobić całą. Nie da rady. Czuję, że mi się powoli kończy, więc co robię? Moczę ją. Pstryk, nabiera wody i znowu pianka. Ważne, żeby była pianka na niej. O. I ona niech sobie leży. Oczywiście jak jest cieplutko, to nie robisz całej szyby, tylko etapami, ale płyn ma to do siebie, do naczyń, że nawet jak wyschnie, nie narobi bałaganu. O. I wzdłużne. O, tak. Pięknie. I słupka trochę zahaczyłem. O, tam głęboko. O, widzisz. No i mamy tłuściutko, fajniutko. Jeszcze tu. O, fajnie, że spadło. To jest chyba na magnesie, tak? Chyba tak. Później podłączymy. Ok. I od razu lustereczko. Powiedz przecież. Ok. O, klej. O, działa. Dobra. Teraz tak, możesz to zrobić również, jak nie masz gąbki. Wymiana rękawiczek. Jak nie masz gąbki, takie gazy, ja tym będę zbierał. Czyściuteńkie, one, o już ręką dotknąłem. One, można powiedzieć, że prawie jałowe. Ewentualnie ręcznikiem, ewentualnie nie mikrofibrą. Jeżeli już, to taką. Tak jak widzisz tutaj ta od Efixa. Chodzi o to, żeby nie było pyłków, włosków, bo to wkurzające jest. Zobacz, to jest taka gaza, która no chłonie swoje chłonie. Spróbujemy gazą, a później weźmiemy papier. O, słyszysz piszczonko? O, no malinowo. I lecimy. Dobra, druga strona. O, okej. Okej. Odwracam. Słyszysz, co się dzieje? No właśnie, do tego zmierzałem. Już piszczy. Nie ma nic piękniejszego niż płyn do naczyń. I nie wiesz, jakieś magiczne cuda. Chyba że naprawdę jest mega tłuszcz. Wtedy możesz atakować też i strowersem, ale płyn każdy w domu ma. Jako płyn do naczyń na takie zabrudzenia oczywiście, że strowels. Tą fajnie też rozprowadza się. Dobra, bierzemy papier. Ok. I co robimy? Tak jak przedtem, jak gazetę. Ciach. Dużo papierku. Bezpyłowego. Do autka. O, już opór jest na maksa, ale szyba jest dojechana. Z płynem do naczyń jest o tyle fajnie, że on ci nie narobi bałaganu, no słuchaj. Nawet jak gdzieś kapnie. Nie tak. Tu już wycierałeś, po co wracasz? Ojej. Możesz oczywiście też zbierać to. Przejdę sobie z drugiej strony. Możesz oczywiście zbierać to też. Raczej rozprowadzać ten z płynem papierem, ale tutaj, jeżeli chodzi o gąbkę, to jest idealnie. Masz fajną tą pianę, trzyma wodę, możesz ją docisnąć. Gąbka w takich sytuacjach jest idealna. Tak jak czyszczenie felk, naprawdę. Pędzle też przy tym się chowają. Znowu roleczka. Przechodzimy tu. Ok. I zbieranką w jedną stronę. O, tak. Pięknie. I trzemy. Słychać co? Co się dzieje? Wciskamy i przesuwamy. Ok. Zawijamy papier. Jeszcze jedna sztuka będzie nam potrzebna. Ten. Czy będzie nam potrzebny jeszcze płyn? Oczywiście, że przetrzemy płynem. Ok. Cudownie. No dobrze. Ostateczne docieranko, słuchaj. Już takie finiszowe. Ja biorę tę gazę. Tym lubię najbardziej, naprawdę. Gdzie to kupić? Nie wiem, w aptece. Rozmiary gazy też nie pamiętam. Ok. I lecimy. Oj, oj, oj. Tłuścioszek. Najlepiej właśnie też, jak sobie postawisz naprzeciwko jakąś lampę i będziesz widział. A, pięknie, odwracam i lecimy. No i teraz widać wszystkie rysy, sześciuteńkie. Ok, tu jeszcze. Odwracam. Niu, niu, niu. Pstryk. Pstryk, 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 pstryk. Łapię. Ok. No dobra. Czy będę wjeżdżał z płynem? Nie, bo będę tu jeszcze czochrał kokpit. Będzie myte. Ok. No dobra. Jakby ci to zobrazować? Kurde, nie wiem. I to jest już. To jest już, słuchaj. Po wszystkim. A, bo to idzie do góry tu, tak? Nie wiem. Czy tak? Teraz będę, muszę sprawdzić, wziąć latarkę. A, tu się jakoś przesuwa. Dobra, to sobie później. A, zapomniałem jeszcze o lustereczku, słuchaj. Oj, dziadzia. Spójrz tu na lustereczko. Tu akurat małe, to sobie można pozwolić. Małe, ale brudne. No. Dobra, przełożę jeszcze tu. I tak jak masz szyby brudne, naprawdę tłuste, płyn do naczyń i czystość. I to jest wszystko. I tak naprawdę te wszystkie płyny do naczyń, włącznie z tym strowersem oczywiście, nie? No to jest, no, okant, wiesz czego. Gąbeczka. Wjeżdżasz na szybę, piankujesz, tak jak ja tutaj widziałeś, gąbeczka, rozprowadzasz, niech chwilę posiedzi i później zbierasz, docierasz i już. Już. No. A widziałaś jaka tłusta, to kurczę, palec to śmigał jak głupi, nie wiem kiedy to było czyszczone. I jest po wszystkim. No dobra, słuchaj, ja sobie teraz przelecę wszystkie szybki. Czy coś jeszcze będę działał? Może go odkurzę, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz co, może w przyspieszeniu pokażę te szyby, bo no ile mi to zajęło, nie wiem ile tam jest filmu z gadaniem, 14 minut, no to przednia szyba powiedzmy, że zajęła mi, zobacz, na spokojnie 10 minut, tak naprawdę jest 5 minut roboty i jest po wszystkim. Później po całym sprzątaniu wjeżdżam tylko z płynem do mycia szyb i jest po wszystkim. No dobra, pchać ci kurczę ten film w przyspieszeniu? Myślę, że nie ma sensu. Widziałeś, tak samo zrobię resztę szyb. Która to godzina? 7. 19, przepraszam, za 5. No zobaczymy, o której skończę. Już, godzina 19:07. Wszystkie. Właśnie w ten sposób. Jeszcze tylko celowo zrobię ten sam manewr tutaj, bo będę chciał położyć niewidzialną wycieraczkę, której jeszcze nigdy nie kładłem, więc dostałem ją od widza, a gdzieś ją muszę wykorzystać, więc zrobię to tu. I już. Zobacz ile papierów. Tyle wykorzystałem. Ta była jeszcze bardzo mocno dowalona. Tył też. O, to są wszystko papiery, które, tak jak widzisz, wykorzystałem. I już. Zajebiście, co? No, najszybszy sposób chyba jaki istnieje. Gąbka, podstawa gąbka i wypłukać ją. Ten tłuszcz, syf wycisnąć, dorzucić gnoju, czyli magicznego produktu. Leżysz. I ją spienić. Chodzi o to, żeby nam... To jest fajne, że gąbka trzyma wody, robisz pianę i ci nigdzie nie kapie. Tak naprawdę, zobacz. Masz tylko piankę, pyk, i pracujesz pianką. I na zewnątrz, jak masz szyby dojechane, też w ten sposób możesz działać. Jak najbardziej. Tak naprawdę później ci jest potrzebny tylko płyn do naczyń, który szybko odparowuje, żeby czyścić sobie na bieżąco. A tak atakujesz trolle. Oczywiście fajną sprawą jest też Glass Polish, ale jest więcej zabawy. Też lubię Glass Polish pojechać i wnętrze, wtedy docieram wilgną mikrofibrą. Ok. O, zobacz, nigdzie nie kapie, nigdzie ci nie leci, delikatna piana, zebrany syf w gąbce, idziesz do wiadra, pstryk wrzucasz, wypłukujesz później i działasz. Gdzieś zamknąłem papier? Tak, pewnie tu skończyłem i tutaj jest, jeszcze na zewnątrz są brudne. Później oczywiście możesz to poprawić płynem do szyb, ewentualnie ipą. Tak, ipą. Ipa nie czyści, ale na koniec, jak już masz je czyste, jako takie maksymalne odtłuszczenie, już możesz. Jak najbardziej. Oczywiście ipa ci nie wyczyści szyb, tylko będzie ci się cały czas mazać. Ale jak na czystą szybę, jak najbardziej możesz już finalnie użyć, żeby się tak już dopieścić na maksa. Raz. Tam, taram. No i do jutra sobie to wszystko tutaj poleży. Jutro będziemy się bawić zabezpieczeniem. Ok, jedna strona. Druga. Pstryk. Tego nie chcemy. I docieramy. Już czuję, że papier mi się nasączył. Gleba. Rękawica. I lecimy teraz już finalnie. I to będzie cała zabawa. Miszczuniu. Tam jest więcej, więc tam idziemy. Raz. O, pięknie. No i już widzę jak cudownie. Już jest opór. Już jest wyjałowione. Wyjałowione, odtłuszczone. O, a to jest różnica. Wyjałowić, a odtłuścić. Ale podobnie. O, w sumie wyjałowione, odtłuszczone bardzo podobnie. No i tu już zobacz. Już jesteśmy w domciu. Coś załapałem. Widzisz? Z tego coś tu musiało być, bo mi ciągnie woda. Z jakimś płynem gdzieś pod listewką. No niestety to wszystko nie odparowuje. Tak jak od razu widać to pod lampą, że coś złapałem, ale bez problemu dotarłem. Ale opór. Ojej. Straszny. Zero śliskości. Najpierw położyłem płynny wosk, teraz go zebrałem. I ostatnie spojrzenie na szybę. Ale porysowano, ja cię nie mogę. Tu coś mamy. O. I tu. Dobra. No i super. No i dobra. No i słuchaj, już no. Więcej nie będziemy fikać. Jutro tylko położę zabezpieczenie i to będzie cała bajka. Czy dzisiaj coś jeszcze będę robił? 19:15. Może go sobie odkurzę. Kurczę, nie wiem. Muszę lampy. No ale jaki jest sens odkurzać? Nie, środek. Zacznę się bawić środkiem, jak już tak naprawdę zrobię na zewnątrz i wtedy wpadnę do środka, żeby było już od początku do końca, bo tak to nie ma sensu. Czy użyję IPy? Tak, użyję IPy. Gdzie ja ją miałem? Tu chyba pole. Nie wiem, czym dotknąłem, ale na pewno uderzyłem to GoPro. IPA. I tu w butelce. Era. O, muszę widzę zakupić, bo ostatnia buteleczka. Pięknie. Ok. Bardzo ładnie. Papier. Mamy papier. Ok. No już teraz to będziemy mieć taką jałóweczkę, że... Ojejko. No teraz to już, słuchaj, piszczy jak nie powiem co. Gleba. Nowy papier. I we wnętrzu możesz zrobić tak samo. Oczywiście, że tak. Pryskając oczywiście na co? Na fibrę, na ręcznik. Nigdy bezpośrednio na szybę. Ole poślizg. I druga strona. Ole opór maksymalny. No, to jutro jeszcze jedno odtłuszczenie przed samą niewidzialną wycieraczką. Zacznę może od niej, później lakier zobaczymy. Już. Rewelacja, co? No i takie umycie szyb z zewnątrz, no to mamy 19:15, zacząłem za 5. Mamy 20 minut takiego łażenia, gadania do ciebie. A tak naprawdę to ogarniasz wszystkie szyby na zewnątrz. W ten sposób właśnie. Już. Przyjeżdża troll, wyjeżdża troll. Wyjeżdża czyścioszek. Bomba, co? Ostatnie spojrzenie na szybę. Zero smugi. Nic. Kompletnie. Aż się prosi, żeby wejść do środka z tym. No, z IPą, ale po co, jak ja jutro będę, raczej pojutrze będę tu czochrał, będę chciał usunąć tego plaka, więc nie ma sensu czyścić jej na igłę. Pod ten najgrubszy brud zebrałem, a później to już będzie dosłownie kosmetyka. Dobra, dzisiaj sobie, słuchaj, odpuszczę. Idę odpocząć, jutro od rana zaczynam jazdę. Zaczniemy od niewidzialnej wycieraczki. Położymy coś, w domu jest, także nie powiem ci co.